Witam Państwa serdecznie. Gościem Nowego Ekranu jest Janusz Szewczak, główny ekonomista SKOK. Panie Januszu, dotychczas jak jakiś dziennikarz z tego czy innego medium chciał sprawdzić pańskie dossier, no to było to dosyć proste, bo po wpisaniu Janusz Szewczak wyskakiwała notka w Wikipedii, a teraz tak się nie dzieje. No tak, właśnie zostałem usunięty z tej Wikipedii. Myślę, że to jest dowód na to, jak skrajnie, że tak powiem, upolitycznione jest w tej chwili już media i wszelki przekaz informacji, jak silna jest cenzura tych, którzy są niewygodni, krytyczni. To pokazuje, że nawet w tak fundamentalnych, informatycznym, informacyjnym charakterze, no trudno, że tak powiem, nie narazić się obecnej władzy, bo wiąże to jednoznacznie z pewnym ruchem politycznym, odwetem politycznym, no między innymi za te nasze tu rozmowy, które tutaj wspólnie w Nowym Ekranie prowadzimy. Ja myślę, że tak, że rzeczywiście to jest kwestia polityki, bo znam procedurę usuwania notatek i informacji z Wikipedii, ona jest dosyć szczególna i to się nie da tak z palca zrobić, nawet administrator Wikipedii musi to jakoś, jakieś mieć uzasadnienie, zanim tak zadziała, no chyba, że jest to na zlecenie jedynej słusznej władzy. Tak jest, tak. Czynników wyższych, jak to się kiedyś nazywało, więc to jest zastanawiające, to jest bardzo zły symptom, chociaż powiem szczerze, nie zależy mi strasznie na tej Wikipedii, bo wydaje mi się, że w tej chwili jest tyle źródeł nowych informacji i ci, którzy chcą coś znaleźć, to jak biją nazwisko, to znajdą setki artykułów, czy nawet już chyba tysiące publikacji moich dotyczących gospodarki. Od 20 lat krytycznie, bardzo krytycznie patrzę na to, co się w Polsce wydarzyło. Uważam, że zbliżamy się do absolutnego dna, że polskie społeczeństwo kompletnie nic nie rozumie, w jakiej jest sytuacji, że to kłamstwo o jakichś tam zielonych wyspach i tak dalej jest wtłaczane w umysły lemingów, które wiedzę o gospodarce polskiej, o stanie finansów pobierają z TVN-u czy z Gazety Wyborczej. No i pewno są to jakieś konsekwencje, no w takim, można powiedzieć, tak żyjemy w demokracji, prawda, że tylko takie konsekwencje, kiedyś było gorzej. Kiedyś było gorzej, ta Wikipedia, on nie bez powodu od tego zacząłem, bo tak naprawdę to jest pytanie, kto w Polsce rządzi? Kto w Polsce rządzi i gdzie się te rządy kończą? No tak, niektórzy mówią, że rządzi po prostu stara mafia, czyli, że tak powiem, układ typowy dla krajów, które z demokracji mają tylko fasadę pewną. Tak naprawdę, jakby się przyjrzeć pewnym strukturom gospodarczym, które jakby najbardziej są dla mnie interesujące, to rzeczywiście jest, no, gigantyczne pytania i wątpliwości się nasuwają, bo proszę sobie wyobrazić, że dzisiaj jednym z na przykład z autorytetów wypowiadających się w TVN, CNBC, w mediach i tak dalej w sprawach parabanków jest niejaki Dariusz Rosati. Tak, zauważyłem. Tak, tak. Dariusz Rosati, obecnie poseł Platformy Obywatelskiej. No a przecież swego czasu, przypomnijmy, członek Rady Nadzorczej FOZ-u, jednej z największych niewyjaśnionych do dzisiaj afer finansowych służb specjalnych, gdzie przecież były trupy. No, trup się słał gęsto w tej aferze. No rzeczywiście tak działa mafia. Właśnie, ale to nie koniec, bo też ten sam autorytet ekonomiczny Platformy Obywatelskiej, pan Dariusz Rosati, był w Radzie Nadzorczej Warszawskiej Grupy Inwestycyjnej TFI, czyli pierwszej właściwie wielkiej aferze parabanku, która miała miejsce już w III Rzeczpospolitej kilka lat temu, gdzie przekręcono no, znacznie więcej pieniędzy niż w przypadku Amber Gold. I teraz ten człowiek, mało tego, że jest autorytetem w TVN-ie w sprawach parabanków, skoków oczywiście również, natomiast on również jest szefem Komisji Finansów Publicznych, czyli tak naprawdę ten człowiek jest wizytówką i jest odpowiedzialny za polski budżet, bo to władza ustawodawcza, parlament ten budżet uchwala, prawda? No więc jak popatrzymy na tego typu przykłady choćby, choć takich przykładów jest przecież znacznie więcej, bo znamy przykłady firm, nawet spółek giełdowych, gdzie no,
członkowie zarządów mają poważne problemy. Dzisiaj słyszymy, że jesteśmy w przededniu odsłonięcia kulis wielkiej afery związanej z tymi zleceniami i kontraktami internetowymi dla służb, dla MSW, dla Straży Granicznej i tak dalej. Tam przecież były aresztowania, były największe łapówki wzięte przez urzędników z tego tytułu, no ale zdaje się, że jeszcze nie było samobójstw. Tak, jeszcze zdaje się, że to nie koniec, bo mówi się, że dziś, że ten człowiek, który tą łapówkę wziął, jest świadkiem koronnym i mówi się coraz głośniej o tym, że tropy wiodą do najwyższych polityków, członków rządzącej partii. No więc to są typowe symptomy gdzieś, gdzie te mafijne układy krzyżują się. Zresztą sprawa Amber Gold jest nadal przecież, właśnie co my wiemy. No pojawiają się tam dwa nazwiska, Plichta i Tusk. Nazwiska się pojawiają niewątpliwie, natomiast no, oczywiście na świecie, gdyby miała miejsce taka sytuacja, że syn czy żona brytyjskiego premiera byłaby zamieszana w tego typu aferę, to z pewnością dymisja rządu i premiera byłaby oczywista dla samego premiera. Mało tego, słyszymy prokuratora generalnego, który mówi, że po prostu jakiś niedouczony, nieprofesjonalny prokurator wykazał się niedoskonałością, prawda? Niedoskonałością się wykazał, w związku z tym powstał ten problem. No ale pytanie jest tak, to co, kilka miliardów złotych, bo szacuje się, że to nie są te kwoty, 120 milionów, to są ci obdarci ze skóry, którzy tam chciwością nadmierną się wykazywali i poszli zainwestować tam w tę ruletkę. Ale mówi się o praniu pieniędzy, o wielkich pralniach pieniędzy związanych nie tylko z Amber Gold, bo ja twierdzę, że również podobne zjawiska mogą się pojawiać i pojawiają się, czy pojawiały się w sektorze bankowym. O, tu jest absolutna cisza. Była swego czasu głośna sprawa o wypraniu 1,5 miliarda złotych przez jeden z dużych banków zagranicznych działających w Polsce. No, pojawiło się to w prasie, zniknęło, cisza, nikt nic nie wie, jest wszystko okej dalej. Myślę również, że na tych kontraktach drogowych, autostradowych jest rzeczą oczywistą, że mafia, szczególnie gospodarcza mafia, pierze pieniądze na drogach, po prostu w inwestycjach infrastrukturalnych, autostradach. To aż się prosi. Właśnie skoro pan już tutaj sięga do przykładu Włoch, to właśnie Włosi zdefiniowali mafię jako organizację przestępczą, która ma wpływy w rządzie oraz w instytucjach finansowych. No wypisz, wymaluj, jak w Polsce. I teraz pytanie, kto każe Tuskowi robić takie i nie inne rzeczy. No, ja jeszcze na sekundę tylko wrócę, odpowiem do pana, tylko wrócę jeszcze do tych autostrad. Zakładając, że budowaliśmy w Polsce za ponad gdzieś te kwoty, to około 100 miliardów, ponad 100 miliardów złotych, zakładając, że budowaliśmy najdroższe autostrady chyba w Europie, a może i na świecie, bo mamy przykłady, gdzie kilometr autostrady przy obwodnicy warszawskiej potrafi kosztować 200 milionów złotych, a średnia tam gdzieś wychodzi około 30-40 milionów na równinach, nie w skałach drążonych, to w mojej ocenie gdzieś koło, mało tego, znaczna część firm, która realnie woziła ten piasek, żwir, kamienie i dostarczała wodę i pompowała tą wodę, nie dostała pieniędzy za wykonane usługi, to można domniemywać, że po prostu część pieniędzy została rozkradziona. No bo tych pieniędzy nie ma, więc skoro nie dostała ich firma, kto się musiał dostać? Dostała jej firma, zagraniczne konsorcja się wycofały, na pieniędzy nie ma. Ja myślę, że również jeśli chodzi o Euro 2012, jeśli to zostanie dokładnie skontrolowane, choćby nasz wybitny Stadion Narodowy, jeden z najdroższych stadionów na świecie, za 2 miliardy prawie złotych, no to też się może okazać, że tam też miały miejsce jakieś przekręty, choć za sukces panowie otrzymali sute premie, mówi się około tych 800 tysięcy premii. Teraz mamy ten podwodne metro w Polsce. To jest pierwszy tego typu wynalazek na świecie, stacja po Wiśle. Powinna nosić imienia Jacques Cousteau. To tak. Myślę, że przydałby się Jacques Cousteau, żeby tam spenetrował tą zalaną stację i policzył, ile tych maszyn tam niby zostało zalanych, ile tam urządzeń i tak dalej, bo przecież to są koszty, których już nigdy się nie oceni. No generalnie to jest tak, panie Januszu, musimy tutaj to naświetlić naszym widzom i czytelnikom i słuchaczom.
że jeżeli ktoś chce ukryć jakiś przepływ pieniężny, to albo płonie mu biuro z kasą, tak, z dokumentami, albo się robi katastrofa, albo zalewa stację metra. No, albo po raz trzeci się pali magazyn, prawda, gdzieś tam chińskich produktów i tak dalej. No, czyli tutaj tych wątków jest więcej właśnie, a przykłady te autostradowe są ewidentne. Zobaczymy, jak to wyjdzie, bo z reguły, jeśli chodzi o stare kraje Unii, no to tam się okazywało po latach, że ta włoska mafia na przykład tam 1/3 czy 1/5 z tych kontraktów drogowych i nawet dotacji unijnych, które na to szły, bo przecież te budowy były w ramach również środków unijnych, spokojnie, że tak powiem, wzięła dla siebie. No teraz to pytanie, kto każe tak robić? Ja myślę, że po prostu są bardzo poważne stare zaszłości z tego, że Tusk albo nic nie może, to znaczy wie i nic nie może, albo nie wie i po prostu mówi, że on nie przeczytał raportów i nie wie, co tam się dzieje. Przecież zobaczmy, jak te stare jeszcze afery prywatyzacyjne wracają, jak duże kwoty musiały wyjechać z Polski swego czasu, gdzieś spokojnie sobie leżą w szwajcarskich kontach, czy luksemburskich bankach, czy innych. Skoro mieliśmy przecież te historie z zatrzymaniami przedstawicieli służb specjalnych, generała jednego znanego biznesmena w Polsce, to pokazuje, że te stare relacje właściwie do końca nie wyjaśniono tych przyczyn z lat początków transformacji. I one ciążą moim zdaniem na tym układzie, ciążą na tych procesach związanych z przetargami i innymi. No to przecież można ustawiać, to widać po tym choćby właśnie tych procesach związanych z tymi zleceniami internetowymi. Mamy przecież systemy informatyczne w urzędach państwowych, które do dzisiaj nie działają. Mamy jakiś dziwny taki zbieg okoleczności, że obecny rząd nie jest w stanie przez 5 lat uruchomić tych kart chipowych dla chorych, dla służby zdrowia. Tam gdzieś na Śląsku tylko to działa, a okazuje się, że w całej Polsce nie można, mimo że jest obowiązek taki, żeby to wreszcie zrobić. Rząd ma takie, jakoś się nie daje tego zrobić, prawda? Tak samo jak z tym ZUS-em. No, działa tam jakiś system, prawda, ale jak się okazuje, jak coś chcemy, to wszystkie papierki po kolei tam gdzieś trzeba zbierać. Teraz podobno będzie tak, że ZUS może powiedzieć, że same zaświadczenia o tym, że pan pracował gdzieś tam, to już nie wystarczą te emerytury, trzeba świadków. Panie Januszu, pan się nie domaga, żeby ZUS działał. No, w końcu ministrem cyfryzacji jest magister historii, czy polonistyki. Polonistyki, tak, przepraszam. No, który przyznał się, że był tajnym współpracownikiem służb, tak. Myślę, że się specjalnie na cyfryzacji pan Michał Boni nie zna, chociaż to człowiek wykształcony, erudyta, ale polonista przede wszystkim. Tak. Ale właśnie to też jest objaw tego, że z rządem tego czy innego kraju współpracuje organizacja przestępcza, jeżeli wsadza na istotne stanowiska kompletnych w tych dziedzinach durniów. No, tak by się wydawało. Myślę, że w ogóle chyba największy zawód to jest dzisiaj dla tych przedsiębiorców w Polsce, bo oni im się wydawało, że jak ta platforma usunie ten PiS od władzy, to będzie takie przyzwolenie dla wolności gospodarczej, dla poszanowania tych małych, średnich przedsiębiorców. Ja myślę, że takiego złego okresu dla polskich przedsiębiorców, choć pozornie te dochody firm rosną i tak dalej, to trzeba pamiętać, że zbliża się absolutnie pogrzeb tej Zielonej Wyspy i już ci mali przedsiębiorcy bardzo to odczuwają. Padają małe sklepy, zwalniane są coraz większe grupy pracowników, mamy przed nami zwolnienia grupowe w dużych firmach. Ja myślę, że po upadku firm budowlanych, ja zresztą wiele miesięcy temu mówiłem, że w okresie euro czy tuż po euro zacznie się masowe bankructwa firm budowlanych, wtedy jakby media poza nowym ekranem nie były tym tematem zainteresowane. No teraz już wiemy, że tych firm budowlanych padło co najmniej 100, padają dalsze.
Teraz będą padać firmy związane z kolejnictwem, czyli obsługą, naprawą torów. Mamy pierwsze symptomy, a to, co najgroźniejsze moim zdaniem za chwilę będzie, to będą upadek firm motoryzacyjnych i okołomotoryzacyjnych. My jesteśmy potęgą europejską, jeśli chodzi o te firmy dostawcze, poddostawcze komponentów, podzespołów do produkcji samochodów, urządzeń tego typu, jakichś tam śrubek, uszczelek, foteli, prawda, i tam, a nawet silników. No a jest kryzys w strefie euro, samochody przestają się dobrze sprzedawać, firmy motoryzacyjne duże zamykają część produkcji lub zwalniają pracowników. W związku z tym będą padać u nas tego typu firmy. Pierwszym przykładem jest upadek firmy Technosystem z Podkarpacia, firmy, która miała umowy nawet z Porsche. No więc trudno powiedzieć, że, prawda, że to jakaś słaba firma. No ale okazało się, że są kłopoty finansowe. Bank odmówił kredytu, bo zazwyczaj banki w takiej sytuacji bardzo szybko dziękują za współpracę. Firma padła, jeden z największych pracodawców, więc to pokazuje, że tak naprawdę właśnie rządzą te kompletne mechanizmy przypadkowości albo jakichś lewych powiązań w naszych strukturach gospodarczych. Ja myślę, że to, co się dzieje na przykład w Enei, wielkiej, gigantycznej przecież firmie energetycznej, no to powinno być, że tak powiem, to powinna być wiadomość dnia aferalna, a nie tam, prawda, jakiś plichta z Gdańska, który tak naprawdę był jakimś tam słupem, prawda, najprawdopodobniej. To, co się dzieje w sferze finansów publicznych z naszym na przykład zadłużeniem, z naszymi obligacjami. Przecież my mamy na przykład dzisiaj jeden z najdroższych kosztów obsługi naszego długu, czyli obligacji. Praktycznie drugie miejsce po Rumunii mamy. To nieprawda, że Hiszpanie tam drożej płacą. Owszem, na rynku wtórnym te obligacje hiszpańskie są droższe, ale tak naprawdę koszt obsługi jest w Polsce jednym z największych w Europie, koszt obsługi zadłużenia. Całe nasze dochody wypracowane i oddane państwu w postaci podatku PIT, przecież nie małe, około 40 miliardów złotych, idą na spłatę corocznego zadłużenia, kosztów obsługi zadłużenia w budżecie państwa co roku. Czyli wszystko to, co nam pazerny fiskus odbiera, no idzie nie do budżetu, ale w budżecie tylko przelatuje przez ten budżet i już wyjeżdża dalej. Więc jest bardzo silny nurt gospodarczy w Niemczech i ekonomiczny pewien nurt, który mówi, że dzisiaj gospodarka światowa, a zwłaszcza europejska, w tym europejska, jest rządzona przez wręcz mafijne, napoły mafijne struktury powiązane z systemami finansowymi, bankowymi. Nieprzypadkowo ostatnio dowiadujemy się, że takie na przykład banki angielskie, bank UniCredit, który jest właścicielem w Polsce Pekao S.A., prawda, jest oskarżany przez amerykański nadzór finansowy o to, że ukrywał transakcje z Iranem. Ale oni się nawet do tego przyznali, wprost powiedzieli, dobra, my nawet zapłacimy kary. To prawda, handlowaliśmy z Iranem. Tak jest, oni, i to kary nie tam tak milion złotych, tylko setki milionów euro czy dolarów. Nie, to są te kary. Inny bank, HSBC, bank globalny, światowy, nawet specjalnie nie protestował, że przyjmował pieniądze od meksykańskich karteli narkotykowych w walizkach, prawda, i przepuszczał przez swoje konta. No to pokazuje, jak już dzisiaj, ja myślę, że w ogóle taką tezę stawiam, że rządy są dzisiaj albo zbyt słabe, albo zbyt skorumpowane, żeby podjąć walkę o naprawę tych ewidentnych korzeni zła, które dzisiaj tkwią w światowej gospodarce. To jest dowód na to, że właściwie ten przepływ ludzi jest tak ograniczony, są wręcz jakieś klany, można powiedzieć, polityczne, które najpierw funkcjonują w bankach jako prezesi, członkowie zarządu, rad nadzorczych, potem idą do polityki. Jak skończy im się w polityce, bo tam narobią bałaganu, głupstw i przegrają wybory, to wracają do tej bankowości. Myślę, że świetny przykład jest Jana Krzysztofa Bieleckiego, prawda? No, guru tej Platformy Obywatelskiej, stały, że tak powiem, dyżurny autorytet TVN CNBC, szef rady nadzorczej, szef rady gospodarczej przy premierze Tusku, jeden z jego najbliższych współpracowników zaufanych, wcześniej prezes Pekao S.A.
to nie jest człowiek, który nie wiedział. No i członek Rady Dyrektorów UniCredit wywołanego przed chwilą, tak, które to UniCredit handlowało z Iranem. Tak jest. No, mamy przecież tam wątki również w tym naszym PKO aferalne, typu ta sprawa z projektem Chopin, która ciągnie się, to są przecież sądowe już nawet kwestie. Nie, mamy właśnie przecież działalność, finansowanie i inwestowanie pieniędzy przez UniCredit dyktatora Kaddafiego, który był udziałowcem nawet w tym banku znaczącym. No to pokazuje, że tak powiem, jak ten dzisiaj ten świat właśnie jest dalece świat elit politycznych, świat elit finansowych, jak on jest głęboko skorumpowany, uzależniony na dość krótkiej smyczy i stąd wydaje mi się jest problem z wyjściem z kryzysu w Europie, na świecie, ale mówmy o Europie. Problem spowodowany tym, no, że trudno się zdecydować tym decydentom, czy oni mają chronić tych swoich mocodawców bankowych, czy te ratować te banki, jakąś tam wspólną walutę, prawda? Czy też raczej ratować narody, państwa. No, to, co słyszymy dzisiaj, że Greccy no, jednak muszą te wyspy zacząć sprzedawać, prawda? Hiszpania za chwilę, myślę, że na początku września poprosi o pomoc finansową Unii, taką, która będzie nie w granicach tam 40 miliardów euro, czy 100 miliardów, tylko ze 300 będzie trzeba na początek. No, Grecja z pewnością będzie musiała opuścić strefę euro. To jest pytanie, czy to będzie w październiku, czy to będzie w lutym, ale tak będzie, to tu się nic nie da. Więc dlatego też nie ma dobrego pomysłu na to, jak ten kryzys rozwiązać. Dlatego też mamy gigantyczne bezrobocie. No, Polska jest ewenementem, bo jak ja słyszę dzisiaj, że Jan Krzysztof Bielecki mówi, że Polska będzie dalej zieloną wyspą i pan premier w nowym expose jesiennym nam wytłumaczy, jak suchą nogą przejść przez kryzys, to ja myślę, przypominam taką wypowiedź jednego z, że tak powiem, czołobitnych polityków Platformy, bodajże posła Halickiego, jeśli mnie pamięć nie myli, który mówił, że premier jest jak Mojżesz, który przeprowadzi naród przez morze kryzysu, prawda, i sobie z tym poradzi. Nie, myślę, że też warto by wspomnieć o wypowiedzi pana ministra Nowaka, który mówił o tych boskich zdolnościach premiera. Ja myślę, że bardzo będą potrzebne nadzwyczajne, cudotwórcze właściwości dla własności charakteru i przymioty umysłu i wiedzy ekonomicznej w 2013 roku, bo mamy koniec sierpnia, za chwilę jest wrzesień i nie mamy nawet przedstawionych głównych makrowskaźników makroekonomicznych do budżetu. Miejmy nadzieję, że tym zajmie się nowy rząd, bo no bo ten tak naprawdę chyba zostanie odwołany. Miejmy nadzieję, że nie w zbyt intensywnych protestach społecznych, ale... Ja myślę, że ta obecna władza nie jest w stanie intelektualnie sprostać temu wyzwaniu, które staje na horyzoncie. Myślę też, że właśnie te uwikłania, takie gigantyczne z zaszłości, mają wpływ na to, że nawet jakby chcieli, umieli, chociaż nie umieją, nie chcą, to nie daliby rady. I no, jest na pewno przed nami wyzwanie, bo trzeba nie byle jakich moim zdaniem herosów, żeby Polskę po 20 latach ograbiania, niszczenia, można powiedzieć zawłaszczania czy wywłaszczania z majątku. No teraz przecież chce się nas jeszcze Polaków, tych drobnych ciułaczy, wywłaszczyć z oszczędności, bo przecież ta cała akcja przeciwko skokom, no to jest po prostu takie, bym powiedział, legislacyjne bezprawie po prostu, legislacyjne bezprawie, czyli to przypomina trochę taki film naszego słynnego Misia, prawda? Nie oddamy ci palta i co nam zrobisz? No to jest dokładnie ten. Przecież to żadna konstytucja nie ma znaczenia, nie mają znaczenia poprawność legislacji. Są rozporządzenia wydawane bez ustawy. Jest nowelizacja ustawy, która jeszcze nie weszła nawet w życie. No to pokazuje, jaka wielka pogarda jest jednocześnie tej obecnej ekipy dla prawa, po prostu dla prawa. Przecież wystarczy popatrzeć na Anglię, gdzie oni tam jakiś przepis 17
wieku jednak dla nich obowiązuje, jest ważny i trzeba go szanować, chociaż wydaje się dość absurdalny, prawda, w dzisiejszych czasach, no ale jednak jest, obowiązuje i władza go przestrzega i ludzie go szanują. No a u nas co? Właściwie jawnie się tym mówi Polakom, no aha, coś tam jest, jakaś afera, tak? No to napiszemy nową ustawę, będzie dobrze. No to kompletnie nie ma żadnego sensu. Przez te 5 lat właściwie co druga ustawa uchwalona trafiała do Trybunału Konstytucyjnego jako ta, która łamie konstytucję. No jakie dzisiaj, ile dzisiaj zasad, podstawowych zasad konstytucyjnych, równości obywateli wobec prawa, demokratycznego państwa prawa, wolności i równości podmiotów gospodarczych, działalności, a nawet prawo własności jest dzisiaj kwestionowane przez obecną ekipę swoim ustawodawstwem, bo przecież to, co się na przykład w stosunku do SKOK-ów, czyli to, że na przykład będzie można KNF, nadzór finansowy, będzie mógł połączyć SKOK z bankiem, przyłączyć SKOK do banku. No to, można to oznacza, że pieniądze członków SKOK-u zostaną przekazane spółce akcyjnej, bo banki spółki akcyjne, czyli są oddane komuś innemu. Powiem więcej, to by oznaczało, że pieniądze ciułaczy polskich będą przeznaczone na wsparcie hiszpańskich utracjuszy, hiszpańskich dłużników, portugalskich, greckich i tak dalej. Dokładnie o to chodzi przecież. Ale to kwestionuje fundamentalne prawa własności. Przecież poszanowanie tych praw miało miejsce od czasów rzymskich do nawet w tej komunie, można powiedzieć, ta spółdzielczość była traktowana jakoś tam przymykano. Panie Janusz, nie zna pan takiego powiedzenia, które ostatnio jest na Platformie Obywatelskiej modne: jeśli hipoteza nie zgadza się z faktami, tym gorzej dla faktów. No tak. Ja myślę, że ten wielki, gigantyczny zawód dla polskich przedsiębiorców, naprawdę, przecież widać, jak dzisiaj, jak te firmy, małe firmy, te najmniejsze, które miały po 5 tych ciężarówek, prawda, i chciały się na tych drogach jakoś ustabilizować, dorobić czegoś, zarobić, jako życiowa szansa, no przecież budowa dróg, autostrad w jakimś regionie mniejszym, gdzie ktoś ma taką firmę, to wydaje się złota żyła, prawda, szczęście, złapanie Pana Boga za nogi, nagle się okazuje, ci ludzie są bankrutami, płaczą gdzieś tam w tych telewizjach, mają ustawę, już im ustawę pan minister Nowak przecież załatwił, że dostaną te pieniądze. No i co, mamy wrzesień, dostali te pieniądze, mówią, że jak się teraz przedstawi dokumenty i tak dalej, albo wyrok sądowy, no przecież ci ludzie będą przez lata dochodzić swoje pieniędzy, tak samo jak wszyscy ci, którzy w te parabanki oczywiście zanieśli tam swoje pieniądze, no ale przecież to jest zrozumiałe, że tutaj nowe ustawy zaostrzające te rygory spowodują, że będzie nie będą tylko parabanki, ale będą podziemie finansowe całkowicie. I ludzie tam będą chodzić, bo po prostu jeśli dzisiaj Polacy, dwoje rodziców, nie jest w stanie, obydwoje pracując, zapłacić swoich wszystkich rachunków i utrzymać się i wychować dziecko, no to jest zrozumiałe, że gdzieś szukają jakiegokolwiek rozpaczliwego ratunku, pomocy, jakichś chwilówek, innych rzeczy, które są niebezpieczne niewątpliwie. No ale przecież ja uważam, że w ogóle jedyną szansą na to, żebyśmy ten kryzys jako tako przetrwali, żebyśmy nie musieli już niedługo kupować lamp naftowych, piecy kus tak zwanych, czy też robić powidła, to jest no po prostu lepsze płacenie tym, którzy chcą i umieją pracować. Nie ma wyjścia. Ceny mamy jak w Szwajcarii, jak w Niemczech, płace mamy mniej więcej już prawie takie jak tam gdzieś prawie że w Tajlandii czy w Korei Południowej. Tak się nie da. Tak się nie da funkcjonować. Dzisiaj ten można powiedzieć, taki nasz plus, nasz handicap, że myśmy tymi niskimi płacami jakby naszą konkurencyjność wykazywali, w związku z tym, żeśmy jakoś eksportowali i tak dalej. Za chwilę Niemcy przestaną zamawiać te podzespoły motoryzacyjne, bo fabryki będą zmniejszać produkcję i tak dalej. Z czego się wówczas Polacy będą w stanie utrzymać? Nic dziwnego, że na świecie złoto idzie w cenę. Ja myślę, że w ogóle ten Amber Gold, gdyby oni autentycznie kupowali to złoto i w to inwestowali, to dzisiaj by byli sporo do przodu. No tylko, że oczywiście pomysł był generalnie od początku inny. Panie Januszu, no to gdybyśmy mieli trochę lżejszą grawitację, samoloty robilibyśmy z drewna. Bardzo dziękuję za wizytę u nas i skorzystajmy z jednej z ostatnich wolności, która nam została w Polsce. Wolno nam nie krytykować rządu Tuska. Dziękuję bardzo.